tamtego dnia sesji wiosennej Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego odbyły się dwie bardzo wyczerpujące, ale niezwykle owocne próby tutti. Dzisiaj też, podobnie jak wczoraj, nauczyciele śpiewu prowadzili rozśpiewania ze swoimi sekcjami oraz indywidualne lekcje śpiewu. The basses, who have been my area of responsibility this week, have incredibly mature voices, much more mature for their age than I'm used to working with it back in Britain. To have a project like this in Poland, where the kids are coming for free, is absolutely inspirational. I work with the National Youth Choirs of Great Britain, and to see something similar springing up that is totally new and exciting and in a beautiful venue like this. Again, I think Agnieszka has been very pleased with how quickly they've got through the repertoire. I think they were ahead of schedule for a while. Piąty dzień takich warsztatów to już moment, kiedy można dokonać pewnych podsumowań. W związku z tym można było usłyszeć wiele niezwykłych słów, zarówno ze strony śpiewaków, jak i dyrygentów. Ja dzisiaj niestety mam trochę słaby głos, który właśnie mnie oszczędzała dzisiaj. Zrobiła to w sposób bardzo, bardzo profesjonalny. Ostro! Widać efekty i naprawdę koncerty zapadają się niesamowicie. Musisz tam być. Kapitalne. Naprawdę rewelacja. Jest super. Dzisiaj zakończyły się warsztaty psychologiczne prowadzone dla naszych dyrygentów. A także pożegnaliśmy w dniu dzisiejszym nauczycieli śpiewu oraz pianistów. Never forget. Well done. Thank you. Wieczorem dyrygenci spotkali się z dyrygentem gościnnym tej sesji, panem Jackiem Sykulskim, i zadawali mu mnóstwo pytań, ponieważ niezwykłością jest, że jedna osoba jest zarówno dyrygentem, jak i kompozytorem i aranżerem tak pięknych utworów, między innymi wykonywanych przez Polski Narodowy Chór Młodzieżowy. Zastałem ludzi niesamowicie entuzjastycznych, którzy chłoną każdą uwagę, którzy są otwarci i którzy są rokujący. Każdy dyrygent życzyłby sobie, by móc pracować z takim chórem na co dzień. I myślę, że scena, koncerty to jest dopiero preludium, wstęp do czegoś więcej, co może w przyszłości zupełnie odmienić ich życie. W tym czasie młodzież spędzała niezwykle szalony i zabawowy wieczór w sali prób. Ciężka, koordynacja jest niesamowita, ale forma rośnie.